Siemano, w tym filmiku opiszę postacie za czerwony God Dragonstone, jakie można wybrać i co one dają i kogo wybrać. Pomogę wam kogo wybrać, bo to jest ciężka decyzja, zależy to bardzo od waszego teamu, ale przybliżę tę postacie. Oczywiście już to robiłem kilka razy, bo ten czerwony kamyczek już mamy. Praktycznie co jakiś czas go dostajemy. Jest to już aż 7 na globalnym serwerze, na japońskim jest to chyba 8. I cóż, i zobaczymy co dostaniemy, tak? Zobaczymy. Tu mamy zaznaczone jakie postacie dostaniemy, więc w tym momencie mamy wszystkie, które mają Eza. Są już za czerwony kamyczek dostępne. Dodatkowo mamy niebieski kamyczek i fioletowy. I to są kamyczki, za które jakby możemy kupić je. No możemy je po prostu kupić. Z tych co kupujemy, bardziej polecam się skupić na postaciach Extreme, ponieważ wszystkie super mają już jakiś zamiennik lepszy od siebie. Jeżeli na przykład wam zależy na super AGL teamie, to SS4 Vegeta może być bardzo dobrym tutaj wyborem. Według mnie też świetna karta, ma atak dev na wysokim poziomie, jest bardzo, bardzo dobry. Ale ma, jeżeli chcemy go na przykład w, nie wiem, jakimkolwiek, nie wiem, Pure Saiyan, SSJ4, nie wiem co tam są za teamy, Vegeta Family, no to w ogóle nam wypada, Shadow Dragon czy coś w teamach, no to jednak tam czerwony SSJ4, legendarny Vegeta jest lepszy. A na przykład takiego SSJ3 Brawliego, no nie ma zamienników, Android, Super Android 17, nie ma zamienników, ten ma na przykład zamiennik, ten ma, ten nie ma, więc na przykład tego bym polecał, bo nie mają oni zamienników, które są lepsze od nich. Jeżeli chcemy na przykład zrobić Super Tech, Extreme Tech Team, no to ta karta jest bardzo dobrym liderem, nie ma takich lepszych. A Super Agile, no są już lepsze do właśnie, znaczy nie, no nie tylko Super Agile, tylko na przykład Vegeta, ale mniejsza o to. Tutaj też z tych kart, co tutaj są dostępne, ja tych Dragonstone'ów nie kupuję, nawet nie wiem czy to one są teraz dostępne, i zarówno niebieski ten, jak i fioletowy, któryś jest, chyba dwa są. Ja ich nie kupuję, więc się tak na nich nie skupiam, ale z tego, no to tak. Ten tech SSJ3 Gotenks dostał mega dobrego Eza, jest super. Ten na japońskim serwerze już dostał Eza z postaci beznadziejnej, najgorszej z tych, co tutaj są. Stał się jedną z lepszych, więc jest mega dobrym wyborem. O reszcie, o Eza nic nie wiemy, więc nie wiadomo na ten moment. Wydaje mi się, że tylko ta dwójka jest warta uwagi, reszta to są jakieś dodatki i raczej nic specjalnego. Więc przechodzimy do głównej listy, czyli za czerwony kamyczek, który dostaliśmy wszyscy, jeden darmowy, więc możemy sobie poszaleć, możemy wybrać jakąś postać. Pierwsza podstawowa postać, kurczę, nie poklikałem na nich? Poklikałem. Więc tak, pierwsza postać, jedna z pierwszych, która dostała Eza, jest on według mnie jeden z mocniejszych Eza, cały czas daje radę, SSJ3 Goku. Ja tu się nie będę skupiał, że ten jest dobry, ten jest słaby, nie będę opisywał dokładnie co on robi, że na przykład ten ma defa tyle i tyle ataku. To można sobie łatwo przeczytać, zresztą prawie każdy Eza jest taki na plus, będę w skrócie mówił, że na przykład ten dużo bije, ten jest ogólnie bardzo użyteczny, no coś takiego i on jest mega świetny. W Super AGL oraz wy zobaczcie ilu teamach, SSJ3, Pure Saiyan, Full Power, Movie Heroes, Goku Family, Majin Buu Saga, wszędzie można go używać, ja go mam na 100%, jest mega dobry, jego jedyny problem to jest czasem brak ki. W SSJ3 teamie on nie będzie miał tego problemu, ale w innych teamach raczej on nie ma nic ki, co by się z kimkolwiek innym linkowało. Czasem Golden Warrior to jest tylko jeden team ki i Over in Flash to już raczej nie ma aż tak dużo postaci. To się tylko z tym linkuje. Reszta ki, on, no on ki nie ma, ale bardzo dużo bije, ma dużo defa, więc jest świetnym wyborem. Także po tym filmiku pewnie powiecie, że nic wam nie pomogłem, bo powiem, że wszystko jest dobre czy coś, ale to bardzo zależy. Jeżeli macie którąś z tych kategorii, którą gracie i brakuje wam bardzo dobrej karty, to śmiało możecie go wybrać, to już musicie wy docenić. I tak jak mówiłem na poprzednich filmikach, pierwsza karta i pierwsza kopia jest najważniejsza. Pierwsza kopia w karcie daje jak największe bonusy, każda następna daje już dużo mniejsze. Więc skupcie się na tym, żeby zdobyć tą jedną jedyną, żeby urobić na przykład, że nie wiem, Goku Family, brakuje wam jednej fajnej karty, no to sobie wybierzcie pierwszego Goku fajnego, takiego, no i to jest git. Ale jak na przykład macie już wszystkie tam w miarę, jesteście zadowoleni, no to jedna kopia na nim będzie dużo lepsza niż na przykład z trzeciej na czwartą kopię kupić na jakimkolwiek innym. No pierwsza kopia daje dużo większy damage niż każda kolejna. Więc to jest to. Dalej. No cel jest mega świetny w swoich teamach. Nie wiadomo czy jak wyjdzie jego LR-ka. No już pewnie wyszła zanim ja dodam ten filmik. Nowa. Czy będzie można go używać z tamtym. Ogólnie jeżeli będzie go można używać. No to on jest świetny. No on jest świetny. Leży na ataku.
Leczy na ataku, czekajcie, tu kliknę. Leczy na ataku, zadaje więcej damage'a za każdy złapany orb. I za Rainbow mam po prostu więcej, więc to jest świetna karta też. To polecam patrzeć po prostu pod kategorię i jaki to jest kolor, czy go chcecie używać. Możecie też pomyśleć, że na przykład jest na przykład SBR Resurrection Warrior. No i na przykład na taki SBR taki cel będzie świetny. Więc też trzeba na przykład pomyśleć, że na przyszłość fajnie by było już w niego inwestować. Ultimate Gohan, ostatnio porównywałem wszystkich czterech, pięciu Ultimate Gohanów, Poeza, Nieeza. Czterech porównywałem, a jest pięciu. Więc on też jest świetny, bardzo fajnie, aczkolwiek są karty lepsze Poeza. On jest w małej ilości kategorii. W Hybrid Saiyan go nie użyjemy, bo raczej używamy STR. No ogólnie on jest spoko, ale raczej skupiłbym się na czymś innym. Ten gościu, no jeżeli nie macie jakiejś postaci, która bije AOE, to możecie w niego zainwestować na World Tournament na przykład czy coś. Jest spoko. Nie jest może świetny, ale jest spoko. Ja bym go już drugi raz nie wybrał, choć na początku go wybrałem po to, by mieć postać na World Tournament i używać go. Ale wolę chyba używać po prostu Frienda LR-ki niż go. Tym bardziej, że teraz dużo postaci bije AOE. Następnie Frieza. Full Power Frieza, no on był przed ESA świetny, miał 120% ataku, teraz nadal ma. Dodaje sobie defa na pierwszej pozycji, na super ataku, więc i statystyki mu poszły do góry, więc jest mega super. Nie ma aż tak dużej różnicy właśnie pomiędzy przed ESA, po ESA. Ma jakieś nieliczne kategorie, w ekstrem fizycznym jak najbardziej go trzeba używać, w tych kategoriach również. Jest spoko, aczkolwiek też bym go nie stawiał na top 1. Ale jest bardzo dobrym wyborem. Beerus jest świetny w Movie Bosses, Rim of Gods może. Może tak, może nie. Movie Bosses wydaje mi się tak jedna z ważniejszych jego kategorii. Chociaż nie ma tam za bardzo linków pod key. On w ogóle taki trochę słabe linki ma z kimkolwiek. Zobaczcie, te linki nie są za dobre, więc trzeba się też liczyć z tym, że może z kimś będzie miał dwa key, ale przeważnie nie będzie miał. On po otrzymaniu ataku bardzo dużo bije. Dodatkowo może nas uratować, jeżeli mamy poniżej 40% HP. On się może zamienić we swoją taką inną w przemianę i jest spoko. Ogólnie w tych kategoriach i super tech jest świetny. Aczkolwiek też bym go nie stawiał na top 1, ale naprawdę jego damage jest wielki. Wielki bez kopii, naprawdę wielki damage ma. Janemba. Ostatnio dostał Eza, jest mega świetny, bardzo dużo ataku, bardzo dużo defa. Po otrzymaniu ataku, tak samo jak Beerus, zwiększa sobie dodatkowo atak i jest wtedy w ogóle kozak. On ma malutko kategorii. Transformation Boost, Movie Bosses i do Extreme Inco możemy dodać, ale jeżeli na przykład chcemy mieć dobry Movie Bosses team, to wydaje mi się, że Janemba ma tam miejsce i warto go wybrać. Aczkolwiek tak jak mówię, to wszystko zależy co wy macie. SSJ3 Vegeta. Dużo gość nie bije. Jeżeli jest przeciwnik zestunowany, to może dużo zaatakować, ale to się raczej nie zdarza. Bardzo redukuje obrażenia na 10 tur. Ma wielką szansę na zestunowanie i mass damage. Ogólnie coś tam bije. Bardzo mało otrzymuje obrażeń od kogokolwiek przez pierwsze 10 tur. 10 tur to jest bardzo dużo, więc wow. I może zestunować. To jest świetny taki support tank i świetna karta. Też można jakimś teamie, jak go chcecie. No, nie wyobrażam sobie SBR-a SSJ3 na przykład grać bez niego, czy Pursa. No, w każdym SBR, gdzie bym mógł go dać, to bym go dał, bo on jest świetny. No, wytankuje i zestunuje. To jest na SBR perfekcyjne. I coś tam delikatnie uderzy. Bukit, no, jest bardzo dobrym supportem. Na przykład na Punching Bag Event zawsze go wybieram, bo ma bardzo duży atak. Zobaczcie, aż 50% daje sojusznikom. Więc to jest taka dobra sytuacyjnie postać, bo dużo daje sojusznikom, a tak def. No jest taki spoko, aczkolwiek są inne bukit. Ja lubię tego używać niż innych. No i w sumie tyle. Jest spoko. Nie wybierałbym go na wiadomo jako pierwszy wybór, ale jest spoko, ma ciekawe zastosowanie. Na przykład to właśnie, tak jak powiedziałem, że na ten punching bag się bardzo przydaje, bo jest świetnym, najlepszym tam supportem. To są karty, których raczej bym nie wybierał, po prostu dostały Eza, są lepsze niż takie podstawowe, ale ich bym nie wybierał, je raczej łatwo można było zdobyć. No i to one są dobre, one są spoko, ale bym ich nie wybierał, serio. Serio bym ich nie wybierał. Gohan, tak jak mówię, opisywałem ostatnio, również bym go raczej nie wybierał, aczkolwiek jest bardzo dobry, ten to samo. Cel też, no wiadomo, mamy tak jak tamten tech, cel jest dużo lepszy. On aczkolwiek też jest spoko, mam go za 100%. Cela, tech, cela mam na dwóch kopiach.
Celtek mi się wydaje dużo lepszy, aczkolwiek on też jest spoko, bo ma dużo ataku DF, coś nam leczy, jak mamy za mało HP, ale jak mamy tyle HP, to pewnie już giniemy. A jest spoko też. No ale bym go nie wybierał. Jest jeszcze 3 Goku czerwony, no lepiej niebieskiego, bo ten jest taki, no coś tam robi, ale raczej wybierać te, to bym go nie wybierał. Super Gogeta, to jest postać, którą można wybrać, atak DF sporo, immense damage, obniża atak DF. W Fusion i Movie Heroes i Fusion kategorii jak najbardziej go trzeba używać, trzeba, bo jest tam topową kartą. Dodatkowy atak za złapany Rainbow Orb i jest efektywny na każdy tyl, więc mega karta. Polecam go zabrać sobie za kamień. Pierwszą postać i jedną kopię na pewno trzeba go mieć, jeżeli macie którąś z tych kategorii. Ten Buu jest też spoko, ale bez przesady, potrzebuję dużo orbów, żeby coś tam zaatakować, ale leczy na szczęście dużo na start tury, więc nie jest taki bezużyteczny. Spoko, ale bym go nie wybierał. Ten jest fajny, znaczy nie wybierałbym go, ale jest bardzo fajną postacią, więc polecam go zrobić, jeżeli go macie. Wybierać raczej nie. Dużo ma defa, jeżeli mamy powyżej 10 ki, ma dużo ataku, całkiem spoko, ale no wolałbym co innego niż go. I tu też została karta, która w połączeniu, te dwie karty w połączeniu albo z kimś innym, z Vegeta Family, dają dodatkowe tam atak DF, sojusznikom atak DF też, więc to są spoko takie dodatki, ale też ich bym nie wybierał. Więc tak się mniej więcej prezentuje ta lista. Podsumowując, według mnie dobry, świetny, nie, średni, dobry, świetny, dobry. Albo i świetny, dobry. No, jak powiem, że słaby, to za dużo to powiem. Słaby to jest za bardzo mocne, bo no nie jest słaby, bo to jest mega świetna karta, te, które tu zaznaczam, mówię. Ale powiedzmy, że porównując resztę ESA, no to jest słaby, słaby, słaby. Średnio słaby, średnio słaby, średnio słaby, średnio słaby, świetny, średnio, no słaby, średnio słaby, średnio słaby, średnio słaby. No, to tyle. Może coś wam pomogłem. Mam nadzieję, że jakoś pomogłem. I powodzenia, Elo.